Witajcie, dzisiaj zapraszam na recenzję myszki Cooler Master MM730. Pomimo, że jest bardzo lekka, to posiada solidny sensor i naprawdę dobre przełączniki. Ceny tej myszki jakby co macie w linkach w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Tak więc oto Cooler Master MM730 myszka. To jest niesamowicie lekka, tylko 49 gramów. Pomimo, że ona nie ma żadnych dziurek, mamy bardzo dobrej jakości sensor 16000 dpi, sensor optyczny. Tutaj o dziwo Cooler Master nie chwali się modelem sensora, jest to PAW3389, oczywiście PixArt. I mamy wytrzymałe optyczne przełączniki pod przyciskami głównymi, wytrzymujące aż 70 milionów klików, więc naprawdę myszka taka już z wyższej półki. Pomimo, że jakiegoś specjalnego wow, tak po wyjęciu z pudełka powiem Wam, że nie robi. W zestawie mam jeszcze instrukcję. Jest oczywiście do pobrania też software. No i mamy też zasobniczek, gdzie mamy alkohol izopropylowy. Żeby sobie tą myszkę umyć, odtuścić przed naklejeniem czego? Dodatkowych gripów, które też są w zestawie. Są takie troszeczkę klejące, takie gumowate. I możemy je sobie nakleić na przyciski główne, czyli tutaj i tutaj, a także na powierzchnie boczne, które po prostu żadnych gripów nie mają. Automatycznie myszka z gripami będzie troszkę cięższa. 49,50 faktycznie pokazuje waga. Rzucam gripy i robi się jakieś 55 gramów. Myszka ma bardzo miękki przewód w oplocie. Zakończenie to wtyk USB. Fioletowy oczywiście, jak przystało na Cooler Mastera. W myszce przewód trzyma się bardzo porządnie. Widzicie rolkę, która wystaje całkiem sporo. Działa też jako przycisk z takim średnim uporem i dość twarde przyciski główne. No i cała myszka jest wykonana po prostu z takiego jednostajnego matowego tworzywa. Przełączniki boczne są z błyszczącego tworzywa. Profil myszki jest taki. Z tyłu widzimy, że jest wyprofilowana. Widok od drugiego boku. I widok od przodu wyraźnie, tak lekko schodzące przyciski główne. Widać profil podgracza praworęcznego. No jak ją sobie podłączymy, to już widać, że jest Cooler Master, ponieważ mamy świecącą rolkę i logo z tyłu. I teraz ją sobie wyklikajmy, przyciski boczne. Ten z przodu bardziej sztywno klika, mniej się zapada, a ten z tyłu luźniej, więc mamy taką zupełnie inną siłę działania pomiędzy przodem a tyłem. Rolka. Precyzyjnie. Przyhaczeniem i tak dość twardo, z dość dużą siłą jako przycisk. I przyciski główne. Półtwardy klik, czyli taki mocno idący w stronę twardego, ale jeszcze nie jakiś taki przesadnie twardy. Siła wciśnięcia mniej więcej ta sama, ale prawy jest troszeczkę niżej, więc też może być inne odczucie przy klikaniu. O, prawy, jak słyszycie, też troszeczkę inny dźwięk wydaje niż lewy. I wymiary myszki to jakieś 122 mm na jakieś 67. No i w pierwszej części recenzji nie pokazałem Wam jeszcze myszki od spodu, a tutaj też jest ciekawie, ponieważ mamy trzy duże ślizgacze bardzo dobrej jakości, dzięki czemu ta myszka, jako że jest bardzo lekka i ma dobre ślizgacze, przemieszcza się niezwykle lekko. No i na dole mamy też przycisk do zmiany DPI, którego brakuje na górze, więc jest on umieszczony na spodzie myszki. No i klika on tak dość twardo. No i widzicie w tej chwili myszkę już z naklejonymi gripami i specjalnie ich nie czyściłem, ponieważ chciałem Wam pokazać, że materiał sam w sobie jest fajny, bo to jest takie szorstkie, gumowe, można powiedzieć troszkę klejące. Natomiast jak widzicie, zbiera mnóstwo jakichś paproszków, kurzu. Więc to jest na pewno taki minus, że ta myszka dość mocno się brudzi. Natomiast 30 sekund później możesz wyglądać o wiele lepiej. Lepiej do czyszczenia użyć alkoholu izopropylowego i jakiegoś wacika albo pędzelka, żeby w takie różne zakamarki dojść. Natomiast dokładnie jak czyścić myszkę, no jest o tym osobny, specjalny film, więc też sobie zajrzyjcie na playlistę o myszkach dla graczy. I co do drag klikowania, to moim zdaniem ta myszka się nie nadaje, ponieważ nawet jak próbuję drag klikować, to myszka rejestruje pojedynczy klik. I druga sprawa, jeśli chodzi o jitter klik, czyli takie bardzo szybkie klikanie, no to tutaj jakaś mega prędkość nie została po prostu zarejestrowana. Tak więc dla osób grających w Minecrafta chyba ta myszka nie sprawdzi się, przynajmniej pod kątem rzeczy typu drag klik, butterfly i tak dalej. Natomiast nie bierzcie mnie za jakąś wyrocznię, ponieważ ja w takie gry po prostu nie gram i nie ma tak opanowanych tych wszystkich różnych klików, jak osoby, które w tego Minecrafta grają po kilkaset godzin miesięcznie. No i mamy software, który posiada taki mini benchmark pokazujący nam różne dane, na przykład temperaturę procesora czy karty graficznej. Wchodzimy na zakładkę z myszką i mamy przedstawione poszczególne przyciski, także ten dolny.
Tutaj też można sobie przestawić na inną funkcję niż przełącznik DPI, to jest w pełni konfigurowalne. Mamy też tutaj przeróżne funkcje do poustawiania na poszczególne przyciski i mamy też opcję Mouse Combo. Wtedy można sobie po prostu tutaj więcej rzeczy poustawiać. Zakładka Performance, gdzie mamy prędkość double clicku, mamy także skanowanie podkładki i wykonuje się tak, że robimy takie zetki po podkładce. No i możemy mieć te swoje podkładki albo default surface, czyli takie skalibrowanie domyślne. Mamy aż 7 wartości DPI, minimalne to 200, a maksymalne to 16 000. Do testów ustawiamy 800, 3000 i 16 000. Natomiast jak widzicie, software'owo możemy to rozszerzyć nawet do 32 000. Moim zdaniem niepotrzebne, tym bardziej, że rozszerzenie software'owe to już będzie ruch interpolowany i będzie mniej precyzyjny, więc raczej bym się poruszał w tym zakresie od 200 do 16 tysięcy maksymalnie. To jest i tak więcej niż potrzeba. Próbkowanie od 125 do 1000 Hz. Mamy włączony angle snapping i lift of distance na niski i na wysoki. Mam tutaj też suwaczek do ustawiania czasu powtarzania kliku, ale w tym modelu, jak widzicie, jest to zablokowane i ma on ustalony ten czas domyślnie. Tak więc tego akurat nie ruszymy. Zakładka Lightning, gdzie mamy do wyboru kilka efektów. Takie jak static, czyli stałe, od razu zmiany reagują w locie. Następnie mamy breathing, czyli oddychające. Możemy ustawić sobie prędkość tego efektu. Możemy także przeciągnąć sobie jakieś kolory użytkownika. Mamy efekt color cycle, który wygląda tak, po prostu kolory się zmieniają. Electric slide w wersji random, czyli po prostu przy poruszaniu się myszką się świeci. Trigger click, czyli podczas klikania. I działa to na wszystkich przyciskach, nie tylko na głównych. Mamy też custom, gdzie można wybrać sobie osobno rolkę, a osobno znaczek, no i LEDy wyłączone. Zakładka do nagrywania makr oraz zakładka do tworzenia profili. Możemy te profile sobie wtedy dodać do zakładki na górze. Zaczynam od testu interpolacji, podkładka miękka 800, ok, 3000 bez interpolacji i 16 000, no też interpolacji nie ma, że ten ruch jest tak szybki, że nie da się tutaj zrobić takiej jednostajnej kreski. Podkładka twarda, 800, 3000 i 16 000, również bez interpolacji. Test precyzji, zostajemy na podkładce twardej, szybkie ruchy, 800. To jest podkładka bardzo szybka, natomiast precyzja jest duża, żadnych anomalii, 3000. To jest mega szybki ruch na tej podkładce, ale jak widzicie, nic złego się nie dzieje, angle snapping też nie występuje, bo jest wyłączony. I 16 000, mega prędkość, ale też jest precyzyjnie. I podkładka miękka, wolniejszy ruch, jeszcze bardziej precyzyjny, bez angle snappingu, bez żadnych anomalii, 3000, szybko i precyzyjnie. Oraz 16 000, mega szybki ruch, ale też dobra precyzja. Więc tutaj zarzutów po prostu żadnych nie można postawić temu sensorowi. Zobaczmy jeszcze, co się stanie, jak włączymy sobie ten angle snapping. Powinno to od razu zadziałać. No tak. Dużo łatwiej jest narysować prostą kreskę. O, właśnie. No i test lift of distance. Lift of distance ustawiony na niski na dwóch płytach nie działa, a na wysokim troszkę działa, czyli wysoki test obstawiam, że 3 mm, a low na jednej płycie wtedy już nie działa, więc to jest około milimetra, a wysoki to jest około 3 lub niecałych 3 mm. Na podkładce twardej to samo, na dwóch działa, na trzech nie działa, na high i na jednej nie działa już na ustawieniu low. No i czas na sprawdzenie myszki w akcji, Apex Legends, strzelnica, i zaczynamy od 800 dpi. Powiem Wam, że bardzo duża gładkość ruchu, precyzja. 3000, no dla mnie to już jest bardzo wysokie DPI. Wystarczy naprawdę mikro ruch zrobić. Ale cały czas czujemy, że ten sensor idzie tam, gdzie chcemy. No i przy szybkich ruchach, nawet obrotach, też nic złego się nie dzieje. 800, a przy 3000, no za jednym takim zamachem zrobimy kilkanaście obrotów. No ale precyzja jest. Tak więc dobry, precyzyjny sensor, który jest godzien zaufania.
No dobrze, czas na podsumowanie. Myszka, jako że jest bardzo, bardzo lekka, pomimo że nie ma żadnych otworów, jak większość myszek typu Ultralight, to jest niezwykle lekka, nawet z założonymi gripami. Natomiast do tej lekkości na pewno trzeba się przyzwyczaić. Myszka przez to, że jest tak lekka, robi wrażenie bardzo delikatnej, ale przełączniki są naprawdę solidne. Mamy bardzo dobry, precyzyjny sensor, mamy też software, więc wszystko w tej myszce działa tak, jak trzeba. Natomiast co do gripów, bardzo fajnie, że są w zestawie. Polecam je sobie nakleić. Wtedy myszka do dłoni trzyma się po prostu jak przyklejona. Dawno nie miałem myszki, która by tak dobrze leżała w dłoni, tak pewnie. Natomiast minusik jest taki, że te gripy bardzo szybko się brudzą, łapią kurz, jakieś paprochy, więc po prostu dość często trzeba je czyścić, żeby myszka nie straciła swojego atrakcyjnego wyglądu. Tak więc gryzoń może nie najtańszy, ale Cooler Master, czyli wszystko wykonane na wysokim poziomie. I zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, chcielibyście wesprzeć mój kanał, najlepiej to zrobić poprzez zasubskrybowanie kanału. I przy okazji pozdrowienia dla wszystkich moich stałych widzów. Dziękuję za to, że jesteście. No i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się.